Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałem tylko wam powiedzieć tak między tym, odmeldować się w ogóle. Oj, nawet rozpisują. Do kiedy? 19 października 2017. Czym jest ta karta? Ta karta właśnie, o. Kosztowało mnie to. Dobra, więc tak, generalnie jadę sobie dalej. Już wam powiem. Jeżeli ktoś jeździ często przez Brennero, to bramki, na które teraz się płaci chyba 9 euro, ile się nie mylę, na te bramki można sobie wykupić abonament. I w przeciwieństwie na przykład do abonamentu takiego, jak jest na Frejusie, że wykupujemy na 10 przejazdów na rok, tak tutaj płacimy po prostu za rok. Co ważne, trzeba mieć roczną winietę, żeby kupić abonament. Trzeba mieć odcinek tej winiety, ten z kodem. Ja go właśnie szukałem, bo tam był przypięty do karty tej poprzedniej, a nie, no, mniejsza z tym. W każdym razie gościu sobie skanuje ten kod i no i sprzedaje nam abonament. Abonament taki kosztuje 61,5 euro. I możemy wtedy przez Brennero jeździć opór, ile chcemy, przez tą przełęcz. W cenie tych 61,5 euro. No tak jak wcześniej wspominałem, wymóg jest roczna winieta na Austrię. No. Dla odmeldowania 5.30, a ja mam jeszcze 400 km, 420, więc na 8 na pewno się nie wyrobię. Budzik mnie nie obudził i godzinę długo spałem. Dłużej. No, a zrobiło się bardzo ciasno, ale nadal jeszcze nie jest nierealnym to, żeby rozrzucić wszystko po Włoszech. Będziemy walczyć. Sytuacja wygląda tak, że jest 11.30, ja pierwszy punkt wrzuciłem, dopiero można by rzec, że po drodze korek zaliczyłem, w ogóle te korki to w tej trasie to jest masakra. Zostały mi dwa punkty, na najbliższy mam 237 km, będę o okolicach godziny 14. Jeżeli Włosi robią na trzecim punkcie do 17.30 najlepiej, albo chociaż do 17, to powinno się udać. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Na razie to generalnie jadę cały czas autostradą, więc uznaję, że nie ma sensu czegokolwiek kręcić. I też takie gadanie, że się rozładowałem, rzuciłem, że coś się udało, nie udało. Jak myślę, że odezwę się do was, jak się coś ciekawego wydarzy, albo no albo po prostu, jak uda mi się zrzucić, albo nie uda mi się zrzucić tego trzeciego punktu. Także zobaczymy. Na razie generalnie jadę w dół Włoch. Może nie całkiem w dół, ale w dół teraz stąd, skąd jestem. A potem się przerzucam na drugą stronę pod Rzym. Także do zobaczenia za jakiś czas. Strzeliłem całkiem malutkiego owada. Aj, szyby do mycia.
powiem wam tak, rozładowałem się, ale jest taki widok, że korzystając z tego, że będę wysyłał zaraz tam potwierdzenia, niepotwierdzenia i tak dalej, to czasem wam timelapsa, bo to aż się prosi o timelapsa. Także bez zbędnego gadania. Pyk! Dotarłem, słuchajcie, generalnie na stację, na autostradę. Sytuacja wygląda tak, że ładuję w bardzo ciekawym miejscu, w którym znowu jeszcze mnie nie było w poniedziałek, ale czekam na razie do jutra ze spedytorem, czy będzie ładunek w tamtą stronę, czy po prostu tam polecę na pusto. Także jutro wam opowiem, a teraz prysznic. W ramach informacji tylko szybki tur po prysznicu. Wsteczki. Lustro, jak widać. Mywalka nawet głęboka. Coś się kąpało mokro. Ale muszę wam powiedzieć, że jak na włoskie warunki, to jest naprawdę fajnie. No nic, szybki prysznic i lecę spać, bo ona w końcu pora na ten sen. O, sytuacja wygląda tak, że nie wiem, około 23 myślę jest, idę coś zjeść i kładę się spać. Wykąpany, zupełnie inny człowiek. Jeszcze jedną rzecz muszę ogarnąć, bo zostałem o to dzisiaj poproszony, ale to w międzyczasie jak będę jadł. Tymczasem żegnam się dzisiaj z wami. Jutro wam opowiem trochę więcej o tym, gdzie jadę i skąd będę jechał w poniedziałek. Trzymajcie się, cześć!